Od połowy października ulicę Dworcową czeka całkowita zmiana organizacji ruchu dla samochodów osobowych i dostawczych. Główną nowością będzie wprowadzenie jednego kierunku jazdy. Samochody będą mogły wjeżdżać wyłącznie od ulicy Moniuszki, zarówno w stronę Placu Wolskiego, jak i Placu Kościuszki. Zostaną wprowadzone również słupki pneumatyczne, które ograniczają wjazd na ulicę Dworcową. Na razie w przestrzeni głównego deptaka miejskiego zainstalowano 8 takich słupków. W przypadku kierowców dostarczających towar do wybranych lokali obowiązywać będą ścisłe godziny wjazdu, od godziny 6 do 10.30. Czas na rozładunek ma wynosić 20 minut. Poza wskazanymi godzinami przy ulicy Moniuszki dostępne będą 2 miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzenia. Wjazd na ulicę Dworcową będzie możliwy także dla mieszkańców i użytkowników zlokalizowanych tam garaży. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie elektronicznego identyfikatora wydawanego przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu. Pojedyncze zaświadczenie dotyczy konkretnego pojazdu. Kamera rozpozna tablice rejestracyjne posiadacza identyfikatora i automatycznie opuści słupki, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli bezproblemowo przejechać przez ulicę Dworcową do swojej posesji. Natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach będzie konieczny kontakt z dyżurnym Straży Miejskiej. Specjalny interkom będzie obsługiwany przez strażników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.